Cześć wszystkim, papa z Fryzjery HD. Według losowania kołem dzisiaj gramy we Fryzjery HD. A jak losowanie, no to od razu w terminie wyskakuje, że robimy 3 dni, nie? Jak losowanie, wypada papa, który jest w formie jednodniowej, no to od razu 3 dni robimy. I tak, dzisiaj jest odcinek 4. Nie, rank, nie, chwila, 6. No, 6. Dzień 6, nie 4, bo rang jest 4, więc się pomieszało. I odcinek jest 6. Tak, jest to piątek, więc tutaj sobie... No, aha, już mi wyskoczyło osiągnięcie za zmianę czapki. Chodziło po prostu o to, żeby to przekliknąć. Niech będzie. I teraz kupmy sobie. No, możemy kupić dzwoneczek. Jak najbardziej, ja kupuję dzwonek. I więcej nie kupię. Teraz to ja bym chętnie pozbierał na to. Przyspieszacze mi na nic, ale ja za chwilę będę w stanie kupić tamto, więc ja na to pozbieram od razu. Od razu pozbierajmy na coś tak drogiego. Dobrze. 6 dzień. Zaczynamy. Nową osobą jest Claire. I więcej nowości nie ma. Jakby już się skończyło, jakby to wbijanie ranków, pewnych ranków codziennie. Teraz te ranki to mogą wskakiwać, no ten wejdzie po tym dniu, nie? 139 punktów na pewno zdobędziemy. Ale 6 rank to już może wymagać 2 dni. Zobaczymy, czy się uda wbić. Tak to dzisiaj przez 2 dni, czy może 1 wystarczy? Jak przyjdzie czas na wbijanie ranka 6, to odpowiedź dostaniemy. Na razie wbijamy rank 5. I tak, borówki oraz wanilia. Wanilia jest z tej strony. Okej. Okay. Włącz dzwonek. No innych dzwonków na razie nie potrzebuję, tylko z takim zamawiają. Jest Peggy. I tak, jakie ty chciałaś? No też. Okej, Penny spisała zamówienie, a ja teraz je będę tworzył. Torcik urodzinowy razem z truskawką. No, okej. O, nie wiem, co mi się tu porobiło. Tak. Już jest osoba trzecia. No, w zasadzie te pojemniki mogę od razu wypełnić. Nie mam innych, mam tylko medium. Medium pojemniki. No i teraz to mi niby dzwoni, ale i tak pewnie za miksowanie punkty pójdą. Okay. Dobrze, teraz tu. Przyspieszacze na końcu kupię, najpierw dzwonki. Ewentualnie jakiś tam przyspieszacz się kupi. Gdzieś przy okazji. No. Pierwsze osiągnięcie za 20 stówek. Z tych 4, nie? No, na razie za build mamy 100% 20 razy. Za całą resztę, no to już mniej. A ile mamy perfektów? Osiągnięć 6 już zrobionych. 7 perfektów. Tutaj 18, 15, 16. Czyli co, 15 było tu stówek, ale tylko 7 stówek było wspólnych. 7 setek razy 4. No i teraz też mieliśmy stówkę, nie? Ale za miksowanie punkty straciliśmy. Sobie połączę te dzwonki. I tak nie będę miał innych stopni miksowania, tylko ten średni. Dwójka zaraz się zrobi.
Najpierw piątka. Już się będzie miksować. Okej. Okay. Też mi pana zawsze ta jedna. Reszta to już nie jest zawsze takie samo. Okej, okay. Oreosa dzisiaj nikt nie zamówił. Oreos chyba jedyne, co dzisiaj nie będzie użyte. Orzeszki się jeszcze użyje, ciasteczka się użyje. Perfekt się zdobędzie. Przerwi. No, ja tu mogę przerwać, więc skorzystałem z tej opcji. Orzechy. I wiśniana. Koniec. Finish. Okej, okay, ja tu zdążę. Nie zdążę. Nie zdążyłbym wydać. Bo by zaczęło dzwonić, jakbym tam to wydał. Perfekt. Teraz tutaj czekolada. Tęcza. Oraz wiśnia. Weź to tu. I teraz piątka. Mandy. No, i tutaj setki nie ma. Na końcu. I teraz jeszcze robi. Wisienka, pyk. Wydajemy to. Robię mu. Blender 100%, 20 razy. Więc jeszcze zostało nam top. Tam nie mieliśmy setek 20 razy, ale mamy rank 5. Ok, miksowanie i topping nie zdobyło setki przez cały dzień. Rank 5, Brownie Buddy. I tym razem punktów my prawie 500 zdobyliśmy. Ok, mamy powyżej 500. To zobaczmy, czy tyle jesteśmy w stanie zdobyć. Customer Cravings. Okej, okay. Pierw Wally. Wally zamawiał na borówki, więc na brownie to tam wiem, że już nie ma co. Tamto zamówienie to było błędne. Teraz tutaj już do wyboru jest albo. Czekolada była? Nie, nie była czekolada. Okej, okay, więc Greg. U niego nie wyszło. No więc druga próba. Alberto. Alberto, na pewno truskawka i czekolada. Drugie zamówienie to już mamy. O, ok. Więc jak już zobaczyłem truskawki, to wiedziałem, że nie borówki. Tutaj też borówki. Ninja, i teraz pewnie będę miał. O nie. Dalej mam. Mogę patrzeć na mix bleje i na syrop, jeżeli coś się tam nie zgadza. To wyżej nie musiałem patrzeć. Mix Blade i syrop, to akurat bardziej pamiętam. Więc na to mogłem spojrzeć i po tym wywnioskować, które jest zamówieniem klienta. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!